Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Łukasz Zakrzewski, analityk do spraw bezpieczeństwa, człowiek, który do rządów PiS, do początku rządów PiS, do 2016 roku pracował przy projekcie tarczy antyrakietowej, która niestety przez rządy PiS nie powstała i o tym będziemy dziś rozmawiać, o zagrożeniach, które są z tym związane dla Polski i dla Polaków przede wszystkim. Natomiast oprócz tego tutaj informuję, że Łukasz jest kandydatem do Rady Dzielnicy Wawer w Warszawie, oczywiście okręg numer 1, miejsce numer 7, a lista oczywiście numer 5, czyli Koalicja Obywatelska. Moje pierwsze pytanie jest takie. No, wszyscy słyszeliśmy o rakiecie, która wleciała do Polski na 40 sekund. Tym razem było inaczej. Rakieta została zauważona, komunikaty zostały wydane, ale znowu pojawiły się głosy o tym, o czym mówiliśmy, że Polska nie jest przygotowana na ostrzał rakietowy. Więc jak to jest i co się stanie, jak zaczną strzelać w nas rakietami i kiedy będziemy przygotowani na ten ostrzał rakietowy? No to to pierwsza sprawa jest taka, że muszę to powiedzieć, wszystkie informacje, które Państwu ja przekazuję, są to ogólnodostępne w internecie, na forach i w razie czego mogę się ze wszystkiego wytłumaczyć, ale to jest oczywiście klauzula dla pana majora, którego oczywiście pozdrawiamy, a który zawsze ogląda moje filmy do końca, tak? Także jeżeli masz, wiem, że jeżeli jest jakiś film obejrzany do końca, to pan major na 100% obejrzał, łącznie z napisami końcowymi. Ja teraz muszę wejść i powiedzieć, szanowni państwo, pan major nie jest bytem rzeczywistym, tylko emanacją służb bezpieczeństwa, które zawodowo, polskich służb bezpieczeństwa, które oglądają tego typu programy, ale jak wiadomo, to oglądają i słuchają nie tylko polskie. I teraz. Jak to nie jest rzeczywistym? Ja puściłem ten żart, dostałem później telefon. Co ty chcesz od tego człowieka? A ja mówię, to był żart, tak? A ja mówię, kurna. No, ale trafiłeś tak ze stopy. Ale trafiłem. No. Więc ten na pewno jest taki pan major, który to ogląda. Nie, a czy muszą to oglądać, bo to jest taki kazus tego trzech dni kondora, tak, że po prostu no, są tacy ludzie wytypowani, którzy oglądają różne takie tego typu rzeczy, żeby wiedzieć, jakie są trendy, jakie są myśli, a tym bardziej, że ja już nie mam praktycznie wiedzy takiej już specjalistycznej, bo ona jest troszeczkę już przestarzała. Ja mam wiedzę z 2016 roku, a to, co innego robię, to łączę kropki z tych oficjalnych komunikatów. Więc pierwszy oficjalny komunikat, i tutaj mamy, który wydało Ministerstwo Obrony, że to była rakieta manewrująca, tak? I że to była rosyjska rakieta. Ja od razu powiem, jak są rozpoznawane takie rosyjskie rakiety. Więc to, co powiedział ambasador rosyjski, że nie ma dowodów na to, że to była rosyjska rakieta, to nie jest prawda, bo i tutaj się właśnie kompromituje ambasador i pewnie dlatego też musiał wyjechać w trybie pilnym do Moskwy. No bo powiedzenie coś takiego w dyplomacji czy tym, to jest absolutna kompromitacja. Musicie Państwo wiedzieć, że w systemach tego typu, czy w systemach natowskich są tak zwane biblioteki celów, tak? Że każda broń, każda rakieta ma przyporządkowane po prostu, jakby to powiedzieć, no, każdy obiekt poruszający się jest po prostu, specyficznie się porusza i jest rozpoznawany. Są tak zwane biblioteki celów, z których się czyta, odczyty, co to może po prostu lecieć. I teraz mówię tak, w przypadku rakiet my nie jesteśmy przygotowani na rakiety balistyczne, bo rakiety o torze balistycznym typu SS-26 Iskander, czy inne rakiety balistyczne rosyjskie, no to mamy tutaj problem, bo aktualnie zakupiliśmy dwie baterie typu Patriot, które mają około 4 jednostek ogniowych, a my potrzebujemy co najmniej, wiecie Państwo, najmniej 8, a najlepiej 16, jakbyśmy mieli tych baterii. No bo takie baterie, co najmniej żeby obronić Warszawę, są potrzebne 4 systemów Patriot, systemów dookólnych, czy systemów
które są sektorowe. Patriot patrzy w sektorze i walczy 120, znaczy patrzy w 120 stopniach, walczy w 90. Natomiast do tego są potrzebne systemy typu właśnie David Sling. To jest system izraelski i to się nazywa Proca Dawida. No i to jest znacznie bardziej skuteczniejsze systemy, tak? Generalnie Amerykanie nie muszą mieć dobrej obrony przeciwlotniczej, bo oni mają przewagę w powietrzu. To nie jest żadna tajemnica, możecie to Państwo zobaczyć sobie we wszystkich analizach dostępnych obecnie i polskich, i amerykańskich. I co to oznacza w praktyce? No, w praktyce oznacza to, że rakiety typu manewrujące, typu Cruise, tak? No to my jesteśmy w stanie strącać na pewno armatami 35 mm, tak zwanymi hydrami, czy systemem Pilica, 23 armaty milimetry. Oczywiście możemy to spróbować też naszymi gromami czy piorunami. A obecnie takim zaskoczeniem, które może być dla rakiety manewrującej, są to systemy NEVA S-125. No, które są to systemy poradzieckie. Generalnie jest tak, że nie za bardzo mamy z czym to strącać, bo ani nie ma systemu przeciwlotniczego NAREW. Żeby Państwu to uzmysłowić, NAREW to jest system krótkiego zasięgu i w Izraelu na przykład to się nazywa żelazna kopuła. W Ameryce nazywa się ten system NASAMS, opracowany z rakietami AMRAAM. A w przypadku Izraela są to rakiety tam. No i wiecie Państwo, 35 sekund to jest na tyle krótko, że my nie jesteśmy oficjalnie w wojnie z Federacją Rosyjską, tak? I generalnie moim zdaniem to jest bardzo kłopotliwa sytuacja, bo też nie jesteśmy, Ukraina nie jest w stanie wojny z Rosją oficjalnie. My nie jesteśmy w stanie wojny, a ja powiem dlaczego. To przede wszystkim był podpisany w latach 90. takie porozumienie pomiędzy Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską o rozbrojeniu Ukrainy z broni atomowej. I Federacja Rosyjska i Stany Zjednoczone i Wielka Brytania są gwarantem nienaruszalności granic Ukrainy. No więc generalnie Federacja no nie mogła wywołać wojny, musiała zrobić operację specjalną, która oczywiście nie jest wojną. A co oznacza to w stosunkach międzynarodowych? W stosunkach międzynarodowych nie ma casus belli, czyli tak naprawdę nie wiemy, o co się wojna toczy. I na przykład tacy analitycy, co u ciebie występują, typu pan Piotr Wroński czy pan Heda, no właśnie zastanawiają się, ale o co chodzi? A źródłem jest po prostu to, że nie wiadomo, o co chodzi, bo nie ma casus belli, nie wiemy, kiedy ta wojna ma się skończyć i jak rozpocząć proces negocjacyjny, nawet pokojowy. I co to oznacza dla nas? No po prostu to oznacza, że jak rakieta wpada i my ją zestrzeliwujemy, no to raz, że pytanie, dlaczego mamy ją zestrzeliwać, tak? Czy na przykład, jeżeli mieliśmy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Białoruś. Według prawa no nie mogliśmy zestrzelić tych samolotów i tych śmigłowców, no bo to doprowadziłoby do konfliktu zbrojnego. Mogliśmy tylko ostrzegać. Ta rakieta zawróciła. To prawdopodobnie to był moim zdaniem wypadek jakiś przy pracy, że mogła się urwać ta rakieta manewrująca. A to tylko pokazuje, że jak szybko został wywołany z powrotem ambasador, tak? Że jednak Federacja Rosyjska chce mieć z nami jakieś relacje, jakieś stosunki, i to może wcale nie wyglądać tak, jak może to wyglądać. Czyli, krótko mówiąc, obstawia, że to nie była prowokacja, tylko po prostu przypadek, tak? No wiesz, to tam lata pełno tego świństwa, tak? I te przypadki chodzą po ludziach, no i tyle. No to jest wojna, znaczy wojna w sensie, to jest konflikt zbrojny, tak? Ale alternatywą mieliśmy sytuację, czy alternatywną, inną sytuację mieliśmy z alternatywnym podejściem. To jest taka kpina trochę, kiedy w grudniu 2022 roku wleciały do Polski te
rakiety rosyjskie. Wiemy o tym, gdzie spadła jedna, bo pod Bydgoszczą. I w tamtym wypadku nie było żadnej reakcji, była próba chowania głowy w piasek. Nikt nie wzywał rosyjskiego ambasadora, nawet kiedy już znaleziono tą rakietę. No to wiesz, to jest na takiej zasadzie, że państwo polskie zadziałało. Ja to, co ja mówiłem na Twitterze, na X-ie i na Facebooku, wszędzie, co oczywiście koledzy z prawej strony, znaczy dzisiaj nie chcę mówić chyba o polityce, bardziej chciałbym pokazać się jako taki profesjonalista. No i koledzy z prawej strony mówili, że na pewno generał zawalił. Ja mówię, nie ma takiej matematyki, żeby generał zawalił i nie poinformował ministra. No oczywiście, co się okazało, że wyszło na moje, że minister był poinformowany, no tylko wrzucił sprawę ad acta. Pytanie dlaczego? No, pierwsza sprawa to jest to, jeżeli wleciała ta rakieta i nikt jej nie zauważył, nie przechwycił, nie widział, albo jeżeli widział, nie było, to nie było czym zareagować. To chodziło o coś innego. No, oficjalnie minister Błaszczak powiedział, że mamy wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. To wszystko jest skończone, to wszystko jest zrobione. Nagle wpada rosyjska rakieta, a okazuje się, że ona wlatuje jak w masło, tak? Nie ma tego czym zestrzelić. No i co dalej? Nagle cały misterny plan, no, w pieriod, jak to mówią. Koledzy Rosjanie. No i Ale słuchaj, bo to już rozumiem. No, ten wątek rakiety mamy zamknięty, ale jak to jest z tą naszą obroną przeciwlotniczą? Powiedziałeś, że mamy dwie baterie Patriot, a do obrony samej Warszawy potrzebujemy czterech. No to pytanie, co się stanie, jak te rakiety zaczną latać nad Polską, jak dojdzie do jakiegoś konfliktu zbrojnego? Znaczy, pierwsza sprawa jest taka, że po 2016 roku zostały opóźnione te kontrakty na program Narew, program Wisła, tak? Koledzy tam mówią, że no dlatego, że wzięliśmy system IBCS. To jest system, który ma być tak zwany system sieciocentryczny, system systemów. Jak obrona przeciwlotnicza, koncepcja obrony przeciwlotniczej czy przeciwrakietowej jest to koncepcja z lat 70. I to ma być wielowarstwowy system. Tak, w przypadku, kiedy wchodzi system sieciocentryczny typu IBCS, przestajemy mieć warstwy, tylko zaczynamy mieć system systemów. To znaczy, jeden system operuje wszystkie trzy warstwy. Jest to taki centralny mózg dowodzenia, który jak ten. Tylko jest jeden problem. My nie wiemy, jak to działa. A wszystkie informacje, i oczywiście, to jest to, co ja mówię, to jest absolutnie jawne, bo to możecie przeczytać i na Defensie, i na wszystkich takich ważnych periodykach. My zakupiliśmy pracę badawczo-rozwojową. Mamy coś takiego, że zakupiliśmy ją w systemie FMS, czyli Foreign Military Sale. Ja byłem specjalistą od tego, od Foreign Military Sale. I mało tego, Amerykanie zastosowali tak zwany system wyjątku, tak zwany Yuki Weaver. To znaczy, rząd amerykański, przez to, że to nie jest na półce, nie jest to sprawdzone, armia amerykańska jeszcze tego nie zakupiła, w sensie nie przetestowała, no to nie bierze rząd amerykański za to odpowiedzialności, ale bierze prowizję 5%, nie bierze poprawności na działanie tego systemu. Ja wyjaśnię, co to jest Foreign Military Sale. To jest tak, jakby rząd amerykański zamawiał we własnym przemyśle, jakby dla siebie, ale sprzedawał to Polsce przez własne agencje. O co chodzi? Ponieważ jest to tak zwany priorytet zakupowy, czyli w pierwszej kolejności przemysł obronny amerykański musi obsłużyć rząd Stanów Zjednoczonych. Jeżeli kupowany jest przez FMS i tam jest to doliczana ta 5% prowizja, no to oznacza tylko tyle, że system czy zakupy są robione dla rządu amerykańskiego, a rząd amerykański to dalej przekazuje i daje gwarancję, że to wszystko będzie poprawnie działać. Ale Yuki Weaver właśnie powoduje to, że nie wiadomo, jak to będzie działać. No więc nasi kupili IBCS-a bez kodów źródłowych, to znaczy, że my nie będziemy mieli panowania nad tym, bez opisu algorytmów. I co to oznacza dla Polski, że jeżeli przyjdzie jakiś prezydent, który jest niezrównoważony psychicznie, powiedzmy, jakiś taki nowy Trump, to może nam to spokojnie wyłączyć, tak? To nie są żadne tajemnice, bo to wszystko też było informowane na Defensie, tak?
I jeżeli ktoś zapyta, czy coś takiego, czy historia miała miejsce, oczywiście miała miejsce w wojnie na Falklandach, gdzie Francuzi podali kody źródłowe do swojej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej Brytyjczykom i Argentyna miała wyłączona ten Bo system. Argentyna, dodajmy, wcześniej kupiła te systemy od Francji. Tak. No i co to oznacza tak w sensie politycznym, to, że wpadają? No to znaczy tylko tyle, że jak analitycy wojenni, to mówił Radosław Sikorski, więc znowu nie ujawniam żadnej tajemnicy, przewidywali wojnę z Rosją na 2024 rok, tak? I to 10 lat temu. Ja mogę o tym mówić, ponieważ po prostu Radosław Sikorski w jednym ze swoich właśnie wywiadów ujawnił coś takiego, to znaczy, że czytał te same analizy, co my czytaliśmy. I dlatego harmonogram w ogóle dostaw systemu Patriot, czy systemów właśnie tych NAREW polskich, czy to polsko-francuskich, czy polsko-brytyjskich w tym momencie, oznaczało tylko jedno: to, że w 2024 roku będziemy mieli już pełną gotowość działań, tak? No i co, pewne gotowe systemy. I co to oznaczało, że mamy to opóźnienie? To że tylko tyle, że no, te systemy, to nie jest tak, że to stoi na półce i sobie kupujemy jak telewizor, tylko jak jest zamówienie, my musimy to przemysł dany wyprodukować. I to jest ciekawostka, że na przykład w przypadku systemów Wisła deklarowane było 50%, najmniej 30% pracy w polskim przemyśle, obecnie jest poniżej 5%. To są fakty, tak, które pokazuje. Jak ten kontrakt jest niekorzystnie wynegocjowany dla polskiego przemysłu, bez jakichś konkretnych, ważnych transferów technologii rakiet, czy radarów, czy systemów, tak? I to oznacza tylko tyle, że my zapłaciliśmy bardzo duże pieniądze, natomiast korzyści jako takiej dla polskiego przemysłu większej nie ma i dla polskiej nauki, czy dla polskich właśnie polskiego rozwoju, bo to o to chodzi, że jak się kupuje, to ważny jest rozwój. I co to oznacza dalej? To oznacza to, że najszybciej my dostaniemy te rzeczy w 2030 roku, a jak słyszeliśmy premiera, musimy się, czy pana Siewierę, musimy się szykować za 3-4 lata na wojnę. No właśnie. I jak ta wojna będzie wyglądać? Znaczy wiesz, ja powiem tak, no. Z tego, co rozmawiam z kolegami, no to z jednej strony jest opcja profrancuska, czyli po prostu my, Francja, Wielka Brytania i w ramach Trójkąta Weimarskiego wysyłamy tam nasze wojska. Tak, ale to oznacza już wejście w konflikt, ale w konflikt mówię, nie w wojnę, tak? W konflikt na przykład z Federacją Rosyjską. No bo nie oszukujmy się, Rosjanie według prawa międzynarodowego są nieprawni na Ukrainie. Nie wywołali wojny i tutaj jest taki kazus prawny, jeżeli się nasze wojska pojawią, no i zaczną na przykład strzelać do Rosjan, czy na przykład nie nasze wojska, a wojska na przykład Francji czy Wielkiej Brytanii, tak zaczną strzelać do Rosjan, to mogą absolutnie na legalu zacząć strzelać, o ile rząd na przykład Ukrainy sobie tego życzy. Ukrainy poprosi. Tak. I to jest ciekawy kazus, tak? Bo nikt nie będzie atakował żadnych celów na terenie Federacji Rosyjskiej, a zawsze można powiedzieć, a te mundury rosyjskie to w każdym demobilu można kupić. Nie wiemy, kto to są. Są to separatystyczne, separatystyczne właśnie te republiki, tak? A to, że się przebrali w rosyjskie mundury, to z demobilu. Nie, no to trochę żartujemy. Dobrze, czyli. Nie, ja mówię poważnie, to jest Ale to śmieszne, tak? powiedz mi, Ja mówię, to jest trochę tak, śmieszne, to jest ale głupie, tak? Ale 3-4 lata, tak jak ja rozumiem wypowiedź pana Siewiery, to 3-4 lata to jest konflikt, kiedy Rosja zaczyna bombardować Polskę. No i pytanie takie, jak znaczy, wówczas. pytanie, czy się w ogóle Rosji to opłaca? No bo z jednej strony fakt, przemysł zbrojeniowy rosyjski jest rozgrzany do czerwoności, przemysły azjatyckie, bo to jest tak naprawdę, to jest konflikt pomiędzy Euroazją, a światem euroatlantyckim. To jest konflikt przemysłowy, to nie jest konflikt taki zbrojny. Tam walczą ze sobą przemysły, systemy artyleryjskie, systemy przeciwlotnicze, przeciwrakietowe, systemy rakietowe i tak dalej. No. To jest wojna pozycyjna. No. Okładają się po prostu tymi rakietami,
czy artylerią. No i teraz jest właśnie pytanie najważniejsze, no co to, tak będzie ten konflikt wyglądał? No nasi z Rosją i czy ten. Ale skoro ja tylko patrzę po Twitterach, po innych rzeczach, no i po wypowiedziach, że mamy się szykować, no to oznacza tylko tyle, że no, ogromne pieniądze wyjdą zaraz w polski przemysł zbrojeniowy i mamy 3-4 lata na to, na modernizację i na otworzenie projektów bardzo dużej ilości. Notabene chciałbym też jedną rzecz ciekawą zauważyć, ponieważ to, że na przykład NCBR był okradany przez ostatnią władzę, no to jest duży problem, ponieważ te pieniądze powinny szły na modernizację polskiego przemysłu zbrojeniowego z NCBiR-u, tak? Za moich czasów, no to parę radarów właśnie było tak puszczonych, między innymi PET-PCL czy P-18PL, które zaraz wejdą na uzbrojenie naszej armii. PET-PCL to jest radar, który jest niewykrywalny, on tylko słyszy szumy odbite. To jest połączenie dwóch radarów, PETA i PCL-a. Słucha tylko szumów odbitych z telekomów i ewentualnie z innych związek radarowych. Natomiast P-18PL, no to jest radar dalekiego zasięgu, który nam się bardzo mocno przyda przy wczesnym wykrywaniu, no bo my nie mamy satelit, tak? No więc musimy używać radary dalekiego zasięgu, żeby wcześniej móc wykrywać pewne rzeczy, ale te radary trzeba wyprodukować, no to trzeba zmodernizować przemysł zbrojeniowy. Nas to przez 3-4 lata czeka. I tyle, no. A już teraz z innej beczki swoją reklamę na tym, tą wyborczą, pokazał pan umiejętności szermiercze. Umieszczamy zresztą link do tej reklamy pod materiałem. Ile trzeba się było przygotowywać, żeby tak machać? I co to była szabla, tak? Co to było? Znaczy, generalnie jest tak, że jak mnie wrzucili z tego, z przemysłu zbrojeniowego, poszedłem na filmówkę warszawską. Tam spotkałem pana Marka Brodzkiego, profesora, którego pozdrawiam. No i zainteresowałem się filmami historycznymi. No i generalnie jestem dyplomowanym reżyserem. Później poszedłem i też skończyłem kurs kinematograficzny. No ja się wyspecjalizowałem jako reżyser historycznego kina walki, tak, kina wojennego. Wszystkie moje etiudy to są związane z epoką napoleońską, albo ze średniowieczem, albo z tym. No i żeby zrozumieć, jak należy walczyć, jak należy ustawiać aktora, sam poszedłem na lekcję szermierki historycznej. No i tak już mi to zostało, że teraz obecnie w Centrum Dawnych Sztuk Walk, gdzie się pojawiam, pozdrawiam kolegów rycerzy, to zostałem, no właśnie teraz reprezentuję szkołę w szabli na turniejach, tak, szabli historycznej. I to jest, szabla historyczna się różni wszystkim od szabli tej takiej współczesnej, bo współczesna szabla, no to już jest efekt ewolucji szabli przez wszystkie lata. A to, co widzieli, zobaczycie Państwo na tym, to są szable. Jedna jest szabla Batorówka, ta, która przyszła z królem Batorym do Polski, a druga to jest, którą ja trzymam, to jest szabla husarska. No to tak można powiedzieć, że ostatnio miałem dyskusję z kolegami Japończykami na temat technik walki samurajów i technik walki z husarzy. Ja wstawiam tezę, że no, grzejemy się samurajami, natomiast jakby postawić polskiego husarza naprzeciwko samurajom, to by to husaria ich zmiotła. I też jakość wykonania szabel, głowni. No to były bardzo dobre szable, bardzo dobre głownie ze szwedzkiego żelaza, które były w Polsce przekuwane bardzo dobrze. I szable husarskie, no służyły naprawdę długo, tak? No i jeszcze głownie husarskie spotkać można było właśnie w kawalerii narodowej, czy nawet w czasach napoleońskich, tak? Z ojca na syna były głównie przekazywane, natomiast zmieniane były tylko rękojeście. Szanowni Państwo, moimi Państwa gościem był Łukasz Zakrzewski, analityk bezpieczeństwa, kandydat do Rady Dzielnicy Wawer, okręg numer 1, miejsce numer 7, lista Koalicji Obywatelskiej, czyli lista numer 5. A ja Państwu i gościowi mówię do zobaczenia.